uważaj, siema, że to już siema, zrobione. Lecimy dalej, słuchajcie. Generalnie, wiecie co, zrobiło się takie rzeczy, mianowicie, że jak pewnie widzicie, mamy innego już członka drużyny. Ja oczywiście poza nagrywkami poszedłem sobie do sklepu, tak, żeby tam porobić te wszystkie jakieś zakupy, tego typu rzeczy. Wydaliśmy sporo siana generalnie, oddałem te wszystkie skalpy bandytów, żeby zarobić z tego kasę. Tam było prawie 3000 golda, dostaliśmy za to. Więc kupiłem, słuchajcie, na naszego tej chłopa zbroję płytową, jakieś tam dodatkowe pierdoły i tak dalej. Po prostu sobie mega zakupy, więc nie będziemy to z tego, że tak powiem, robić materiału, bo to wiadomo, drużyny. Nuda i bez sensu, nie? Więc zrobiliśmy Siadaj, zakupy proszę, gdzie tylko chcesz. I w tym czasie, jak spaliśmy gdzieś tam w karczmie, ten krasnolud stwierdził, że no za długo ja nam schodzi szukanie tej karawany i poszedł sobie sam jej szukać. No więc trudno, więc kij z nim, że tak się wyrażę. I w to miejsce wróciłem po tego chłopa, tego Dorna, żeby no jednak mieć ten full zestaw, pełną drużynę po prostu, nie? Więc to jest to. I on akurat w tym momencie, kiedy go wziąłem, przypomniał sobie gdzieś tam, że z kogoś spotkał i wie, gdzie iść, żeby znaleźć tam kogoś, kogo on tam szuka. Więc będziemy szli do Naszkel, żeby z kimś pogadać zaraz. Także oddam tylko zadanie z tymi spiderami. Z tymi pająkami, co myśmy na początku zrobili w ogóle, bo zapomniałem, gdzie ta babka jest. Więc oddajmy jej to zadanie. Jestem pewna, że reszta ucieknie w popłochu. Dobra, i co dostaliśmy? Doświadczenie 200. Zadanie wykonane. Stówka, złoto i ciało pająka w końcu mi zabrała. Dobra, bo targałem to ciało tyle czasu, że no dajcie spokój. I jeszcze nie pamiętam, do czego służy, w sensie... Wybrańcem został elf Xan, tylko on może używać tej broni. Każda inna osoba nie zdoła jej podnieść. To księżycowe ostrze zapewnia ochronę przed ogniem i modyfikuje klasę pancerza posiadacza. Who the fuck is Xan? Więc ja to później muszę jeszcze tego chłopa znaleźć, bo być może... Masz dla mnie zadanie. Nam się on przyda do drużyny. Finalnie, słuchajcie, tego chłopa i tak będę go chyba, że tak powiem, z drużyny wyrzucał, jak się znajdzie ktoś po prostu na jego miejsce, bo on jest takim tylko dosłownie tymczasowym rozwiązaniem. I też bym chciał się pozbyć tej Imoen. Tak Uważaj, mi się wydaje, że to już zrobione. Że ona generalnie tak, no... No oprócz tego, że znajduje te pułapki, to w sumie nic więcej, Uważaj, takie mam że wrażenie. To już więc zrobione. Wydaje mi się, że można dorwać kogoś bardziej przydatnego. Ale no zobaczymy. Na ten moment z taką ekipą idziemy w świat, więc... Więc zobaczymy, co się z tego wydarzy. Mam tylko nadzieję, bo teraz właśnie kupiłem też zbroję płytową dla tego chłopa. Czym mogę pomóc? Czy nie? Tej, no co jest? Przecież minus jeden. No ma minus jeden. A nie, jemu kupiłem tarczę. Dobra, pawęż mu kupiłem. Bo on już chyba zbroi płytowej nie udźwignie. Zobaczmy. O, ten ma jeden. Ty masz minus jeden. Teraz będziesz o minus dwa. No w sumie, chociaż dobra. Kupimy jemu też w takim razie tą zbroję płytową. Tak, bełty były z tamtego chłopa, więc je wyrzućmy, bo i tak nie będziemy z tego korzystać. Poty podzielmy, o właśnie. Ty nie masz chyba żadnych potów, nie? Nie masz. To tak swoją drogą ubierzmy jeszcze to. Daj mu tak z 8. Cyk, i ty będziesz miał najwięcej, bo ty pewnie najbardziej w łeb dostaniesz. Poty są, dobra. To lecimy jeszcze, słuchajcie, po drodze Sługan, akurat na szczęście. Uważaj, że to już zrobione. Po drodze kupimy sobie jeszcze jedną zbroję płytową. Mam wrażenie, że kupiłem. I coś mnie chyba gra strollowała, albo nie wiem, co się wydarzyło. Albo ten krasnolud jak odszedł, to ją wziął ze sobą. Kurwa, możliwe, nie? Dobra, czyli tak, do Beregostu i później lecimy do Naszkel, czyli w sumie i tak po drodze, nie? Więc let's go do Beregostu najpierw. Tak, uważaj, tak, że tak, to no. już zrobione. Dobra, i kowal był tutaj. A ja w tym czasie zerknę, co my tu mamy do zrobienia właśnie. Dom Landrin. Zapłaciła nam pokojną sumę za oczyszczenie jej domu z pająków. Dokładnie 100 sztuk złota. Szczerze mówiąc, zasłużyliśmy na nie. No dobra, i co? No przecież oczyściłem to już. Czemu nie jest wykonane? To nie, dziennik to nie. No zajdziemy jeszcze, bo to jest tutaj dosłownie, tak? Ten dom Landrin to jest to. Tak, więc jeszcze zajdziemy, zobaczymy. Tak dosłownie przed dalszą podróżą, bo to w sumie tylko chwilę, moment będzie, nie? Dobra. Uważaj, że to już zrobione.
Powiedz, że masz płytę. Mogę zrobić, cokolwiek zechcesz, ale niech to będzie wyzwanie. Niech to będzie wyzwanie. Zbroja płytowa. Masz jedną sztukę, dawaj. Kup to. Ty. Nie, ty masz, ty nie masz. Minus dwa, elegancko. Daj to jej. Ty generalnie mogłabyś też to ubrać, nie? Byś miała trzy w sumie, o. I git. Mogę zrobić, cokolwiek chcesz, ale niech to będzie znalazł wyzwanie. Sposób na odwrócenie działania trucizny koboldów i zaczął sprzedawać broń, która nie pęknie podczas walki. Dzięki temu sposobowi brzmi, czy powinna wrócić do normalności. Dobra. Pokaż, co masz na sprzedaż. Właśnie, bo też wróciłem tutaj do niego, jak robiłem u niego zakupy wcześniej, i dałem mu ten flakonik, który znalazłem tam w kopalni. Flakonik z tajemniczym płynem. Dobra, wykonane, elegancko. To zobaczmy, może on ma w takim razie... Mogę zrobić, cokolwiek chcesz, ale niech to będzie wyzwanie. Jakiś łuk, krótki łuk plus jeden, o. Może byśmy sobie wzięli krótki łuk plus jeden. Za 2000. Miecz długi plus jeden to nie. Strzały, bełty, pancerze to na razie nam niepotrzebne. Dobra, no chyba tylko to jest to, co ja mu sprzedałem. Okej, okay. Weźmiemy sobie ten krótki łuk, tak czy siak. Krótki łuk plus jeden, dawaj. Mamy siano, więc myślę, że tutaj nie ma co oszczędzać, a to się zawsze przydaje, nie? Trafienie 12 będzie, cyk. No i elegancko. Dobra, i ten łuk sprzedajmy szybko. Mogę zrobić, cokolwiek chcesz, ale niech to będzie wyzwanie. Krótki łuk sprzedaj. Dobra, i spadamy stąd. Masz dla mnie dla dobra. No i elegancko. Jesteśmy przygotowani konkretnie, myślę. Dla dobra. Mamy dwóch tanków w zbrojach płytowych, więc już jest dużo lepiej. Zapisz grę oczywiście, seria YouTube'owa. Nadpisujemy to. Aha, bo mi się... Moment, zapisz grę. Nadpisz. To się powinno nazywać seria YouTube 2. Bo coś się widzę nie chce nadpisywać. O, teraz się nadpisało, dobra. A weźmy to. Seria YouTube, dajmy E chociaż. Zapisz grę. A, teraz się zapisało, dobra. Jakiś błąd z save'em był, dlatego mówiłem, że coś nie halo z moją tutaj, z moim pancerzem jest. Sługa, ale dobra. A, tą chatę jeszcze chciałem sprawdzić. Podejdźmy do tej chaty. Bo nie wynika z tego zadania, że mamy coś tu zrobić jeszcze, więc... A ja w sumie gadałem do was i nie czytałem tego, co ona mi tam mówiła, także trzeba to sprawdzić. Zobaczymy. I zobaczymy też, jak ten chłop się będzie w walce sprawdzał, bo teraz oni wszyscy mają gdzieś tam piąte poziomy mniej więcej. Wszechpotęgo i władzo? Trzeci, czwarty, piąte. Ten ma drugi jeszcze, także on teraz jako pierwszy pewnie wbije poziom, więc zobaczymy. I zobaczymy, co on tam, co się będzie działo, jak on się będzie rozwijał, nie? No nie, no tutaj sługa nic nie ma. Sługa, uważaj, że to już zrobione. No. Oczyszczona chata. Dobra, idziemy stąd po prostu. Uważaj, że to już dla dobra drużyny. Najwyżej kiedyś przy okazji, jak będziemy jeszcze w pomiennej tej, pod pomocą dłonią, to wtedy zajdziemy zapytać po prostu, nie? Dobra, lecimy do Naszkel zapytać tej babki. Poszukać tej babki w masz zasadzie. Masz dla mnie za jak każesz. O której mówił ten Dorn. I zobaczymy. Rusard. Czy to nie jesteś ty czasami? Taris? Taris w Naszkel, tak. Och, czy nie widzieliście gdzieś mężczyzny tego wzrostu i o tej szerokości? To drali. Być może będę mógł ci pomóc, jeśli otrzymam informacje, których potrzebuję. Próbujemy ją właśnie wyciągnąć informację, gdzie jest ekipa tego chowa. Tego Dorna, bo on chce się na nich zemścić, nie wiem, czy pamiętacie oczywiście. Zbyt wiele o tej ulicy, panie, po prostu próbuję odnaleźć swojego męża. Opuścił mnie tydzień temu i och, tyle tych niebezpieczeństw czekających na szlakach. Pojawiła się jeszcze ta okrutna kobieta, od tamtej pory coś tam go szukam. Czy ta kobieta, o której wspomniałaś, nie jest przypadkiem czarodziejką? Cóż, panie, właśnie to nie, właściwie to nie wiem. Mój mąż przepadł bez śladu, ponoć widziano go, jak kierował się na wschód w towarzystwie jakiejś kobiety. Przez pewien czas za nim podążałam, ale te dzikie obszary okazały się dla mnie zbyt niebezpieczne. Proszę mu dalej, postaraj się niczego nie ominąć. Nawet najdrobniejszy szczegół może mi pomóc w odnalezieniu swojego męża.
Kilka osób w mieście, pytam kilka osób w mieście, powiedziano mi, że ta kobieta zwabiła już kilku mężczyzn, nie tylko mojego męża. Nie wiem, jakiego rodzaju grę prowadzi, ale to nie jest normalne. Zapytałem tę kobietę o Kryli i okazało się, że mój opis nekromantki pokrywa się z opisem tej tajemniczej kobiety, która zabrała jej męża. Ale kiedy zażądałem więcej informacji, uciekła, typowe. Taris, kontynuuj, proszę. To gdzieś na wschód, może za kopalnią. Bardzo tęsknię za Hagarem. Mówisz, że to na wschód od kopalni i nie byłaś w stanie sama poszukać tego obszaru? To zbyt niebezpieczne, naprawdę nie wiem, co mam zrobić. Mam niewiele pieniędzy, a mój mąż odszedł z tą wiedźmą. To okropna kobieta ukradła mi mojego Hagara. Dornie, masz jakiś pomysł, po co Kryl ta grupa adoratorów? Wygląda na to, że musisz sobie znaleźć nowego męża, no to raczej nie. Proszę, uspokój się, zrobię co w mojej mocy, by namierzyć twojego męża. Zaczekaj tu na nas tak długo, jak możesz. Najpierw zapytamy Dorna, po co Kryl ta grupa adoratorów? Nie, Kryl to nekromantka o niemałych umiejętnościach i zdarzało się, że bywała, powiedzmy, dość przyjazna, ale nie zrzeszałaby wokół siebie mężczyzn. Coś tu nie gra, być może jest jeszcze coś, czego nie przewidziałeś. Taris pokierował nas na wschód od Naszkel. Dobra. Sługa natury jest dla lecimy na wschód od Naszkel w takim razie. Naszkel na wschód? Casting spells isn't as easy as I make it look. I'm tired. Tak, tak, zaraz się zdrzemniesz, spokojna głowa. Przejdźmy może tutaj. I stąd pójdziemy może, nie wiem, na dół, czy może najpierw do kopalni Naszkel. Kurde, sam nie wiem. Spróbujmy tutaj w takim razie. I teraz zróbmy sobie dżemkę. Oczywiście, że nie zrobimy dżemki. O wszechpotęgo i władzo? Teraz tak, raz, dwa, trzy. Wy się odsunąć. I strzelać. Potrzebujecie moich usług? Czemu ty stoisz w miejscu? Dawaj! Co? Tak. Dobra, moment. Wy w trójkę walić jednego, a wy w trójkę walić drugiego. Sługa natury jest za ostrzegnicy do właściwych rozmiarów. O wszechpotęgo i władzo. Dobra, porobienie. No, dawaj. Nice, dobra. Masz dla mnie zadanie. Nie masz dużo leczenia, więc na luzie damy radę. Raz. Dawaj, żeby było szybciej. Sługa natury jest gotów. Dobra, już ma fula. Odpoczywamy. Zdarza mi się zapomnieć, że uciekam przed czerwonymi magami, którzy chcą rozkroić i zbadać mój mózg, i uświadam sobie, że nigdy w życiu tak dobrze się nie bawiłam. Okej. Okay. Oczywiście w końcu jesteś ze mną, to fantastyczne, teraz zrób mi kanapkę. Jeśli te dialogi ktoś naprawdę jak pisał, ja naprawdę ubaw, nie? Jeśli przez zabawę rozumiesz branie udziału w niekończących się bitwach i plądrowanie zwłok, to wiesz, to wiem, co masz na myśli. Aha, dobrze to słyszeć. Tylko tyle, to wszystko, co masz mi do powiedzenia. Liczyłem, że też się cieszysz, że tu z tobą jestem. Oczywiście, jesteś wartościowym członkiem mojej drużyny. Zdecydowanie różnisz się od wszystkich osób, które spotkałem. A co chcesz usłyszeć? Cóż, przynajmniej wiem, na czym stoję. I guess I know where I stand. No, właśnie. Od kiedy razem podróżujemy, naraz stałaś coraz bardziej pewna siebie. Może potrzeba właśnie szansy, by stać coś tam. Dobra, nieważne. Tak, dla dobra. Zapisujemy gierę. I tu mnie nie było na środku, bo tu był ten chyba... Czy nie? Czemu ja tak to odkrywałem? Już nie pamiętam. Aha, bo tutaj jeszcze nie odkrywaliśmy w pełni map chyba. Jakoś tak było, że łaziłem tylko tak po prostu na pałę, bym powiedział. A teraz idziemy tak bardziej, wiecie, czekajcie, zamienimy ich miejscami w ogóle. Ale nie jestem najbardziej pomysłowym z wodzów. Tak, tak. Mogę jedynie spróbować. Nie, idziemy tak, bo dwójka tanków pójdzie z przodu. Zapisujemy gierę co kawałek. I szukamy... To cyklop jakiś? O, Grillon. Uff, naprawdę. Nie mam do tego serca. Nie przejmuj się dalej, walimy ich na ryj. Ole, dostał hita. Jest
Masz dla mnie zadanie? Dawaj, leczonko. Tych też trzeba miejscami zamienić. Ona musi być ostatnia. Jeden, drugi. I trzeci. Nice. Zapisujemy i idziemy dalej. No ciekawe, ciekawe, gdzie my ich znajdziemy w końcu. A potem pójdziemy z misją tej babki naszej, właśnie tej Nery. Bo ona też tam coś miała, że jakiegoś maga, tak, chciałaby spotkać, pogadać z nim na ten temat. Trochę się obawiam tylko, że jak my tam pójdziemy, to ona sobie, ona tam zostanie, w sensie, że nie będzie chciała z nami więcej iść. I może dlatego powinniśmy sobie gadać trochę z nią inaczej, że wiecie, nie to, że jest tylko członkiem drużyny, tylko wiecie, coś tam bajerować, żeby jednak z nami została. No ale zobaczymy, bo jak na razie, wydaje mi się, że jest potencjał w sensie w niej. Tylko no ona potrzebuje jeszcze tak z level albo dwa pewnie, nie? Żeby jakoś tak więcej... Ole go kurde dziabnął! Sługa natury jest gotów. A, ty jeszcze level wbiłaś nawet. Nice. Potrzebuję cię moich usług. Zrobię... Dobra, ty masz level, następny poziom. Dodatkowe czary kapłana, 1. O, nice. Dodatkowe punkty życia, 5. Tutaj nic nie dochodzi, okej. Okay. Czyli teraz czary kapłana, więc wchodzimy tutaj. Dodatkowe, może nie wiem co, może blessa damy jednego, co? Ekstra. Na drugi poziom masz dwa czary jeszcze, o, elegancko. Dobre jagody, co one robią? Czar ten tworzy 5 magicznych jagód, które czarująco może nosić ze sobą. Zjedzenie jednej powoduje odzyskanie tego punktu życia, dobra. Płomienne ostrze, porzucenie... Nie. Porzucenie tego zaklęcia z ręki czarującego wstrzymującego rojący płomień w kształcie ostrza. To płomień... 4 rundy. Aha, czyli masz płonący ostrze przez 4 rundy, tak? Wykona udany test trafienia tym ostrzem podczas walki w zwarciu. Trafiona istota otrzyma 1k4 obrażeń siecznych oraz dodatkowe 1k2 plus 4 od ognia. Ej, to jest dobre, to będzie przypadkowo, w sensie tak jakby, jak już ktoś podejdzie na tyle, że będzie gorąco, nie? To wtedy. Obszar działania. Część że staje się twarda niczym kora drzewa, co podnosi bazową klasę pancerza do 6 plus 1 na każde 4 poziomy. A do 6 to, jak ja mam minus 1, a tu podnosi do 6, to coś chyba kurwa nie bardzo. Ochrona czarem. Osoba otrzymuje premię plus 1 do wszystkich rzutów obronnych przeciw wszelkim atakom. Spróbujemy. Na razie go biorę tylko po to, żeby go użyć i sprawdzić, jak to działa. Czy faktycznie będzie tak jakby... Czy obniży moją wartość pancerza, czy ją faktycznie jednak podniesie, nie? Spowolnienie trucizny. Zaułoczenie osoby lub ssaka. Spowolnienie trucizny może byśmy wzięli, co? Bo ona będzie takim właśnie w sumie pomagierem. Trwającą istotę, na którą został rzucony, neutralizując tak naprawdę większość toksyn, poza tymi najbardziej zabójczymi. Dawaj, to też się przyda. I turbo dużo leczenia. Ciach. Te dobre jagody może jeszcze bym co? Przetestował, ale to już kiedy indziej. Tak! Zrobię co w mojej mocy. Ktoś jeszcze ma level i nie zauważyłem? Nie, dobra, możemy lecieć dalej. No i co, i gdzieś tutaj... No nie będzie niczego, widzę. A my musimy teraz iść do dolnej krawędzi, raczej bym poszedł. Bo chyba no, na jarmarku raczej ich nie spotkamy, nie? No nie, dobra. Chociaż czekajcie, zróbmy może tak, będzie szybciej. Tak. Pójdźmy na jarmark, albo do kopalni po prostu, o. I teraz z kopalni pójdźmy sobie w prawo. Wejście do kopalni i magazyn. Zobaczmy, mogę czy tu możemy przejść. Spróbować. I zobaczymy, czy w ogóle coś jest w prawo, nie? Do odkrycia. Jakaś lokacja jeszcze może. Tak, no na wschód od kopalni to będzie tu. Jest coś jeszcze, o, idziemy.
zasadzki zaatakowali cię wrogowie. Musisz się bronić. Nie ma problemu. Moje ostrze przetniecie do właściwych rozmiarów. Naprawdę, nie mam do tego serca. Ładować ich tam twardo. Masz dla mnie zadanie. No, dawaj, dawaj. Szybka akcja, lecimy. Moje ostrze przetniecie do właściwych rozmiarów. Casting spells isn't as easy as I make it look. I'm tired. Spokojnie, zaraz się wyśpisz, dziewucha. Tylko dojdźmy do miejsca docelowego, czyli tu. I teraz dżemka. Elegancko. Zapiszmy. No i co? I lecimy, odsłaniamy po kolei, nie? Szukamy tej nekromantki całej. Szkielet pełnia zdrowia. Jakiś taki dziwny świecący. A nie, to się wydaje chyba. Dobra, dużo ich tu będzie, coś czuję, więc chyba trafiliśmy dobrze. Ty się odsuń, dziewczyno. Ty też. No ty też, uciekaj mi z tego. Moje ostrze przetnie do właściwych rozmiarów. Okej. Okay. Weź mu pomóż. Sługa dla dobra drużyny. Dobra, weź pałę, zajmij się nim. Czym mogę pomóc? Równy z ciebie gość. You rang? Cyk, cyk. Weź mu pomóż szybciej. Dobra. Yeah? What do you want? I'll do it. Czaj, będę. No. Uciekaj mi stąd. Dobra. Wystrzelacie, a ty uciekasz. Znikam. Znikam. No to... Chyba nie znikasz jednak. Nie, dobra, bo oni strzelają cały czas, widzę to git. Równy z ciebie gość. Jakie agro gość ma w ogóle, nie? Teraz ty uciekasz. Dobra. Nic nie będzie, no. O wszech pod uważaj, że to już zrobione. Miecz długi po prostu mają, dobra. Nie umarli rzadko, powstają z grobów z własnej woli, Tanet. Ta cała sprawa śmierdzi mi kryl. Dobra, stąpaj ostrożnie, ona gdzieś się tuczai. Czyli dobrze trafiliśmy, dobra. Ta nekromantka nie ma z nami szans. Chcesz ją zabić? Nie marzyłem o niczym innym przez ostatnie miesiące. Od kiedy zyskałem te nowe moce, chęć zatopienia ostrza w szyi każdego z tych zdrajców popycha mnie naprzód. Kto obdarzył cię tymi mocami? W dalszym ciągu chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o źródle twoich zdolności. Zawarłem pakt i przystałem na pewne warunki. Nie powiem nic więcej na ten temat. No dobra, to nie. A bo on jest jakimś tam czarnym rycerzem, czy coś takiego teraz, nie? O, teraz mamy nowe te, właśnie, czary. Nice. Hafiz jakaś tam stoi, dobra, zapiszmy gierkę. Potrzebuję, mogę jedynie spróbować. Pożyteczne zabawki mam ja, tak, tak. Poczekajcie proszę, muszę z nim porozmawiać, to bardzo ważne. Pewnie, a co masz tam do powiedzenia, gnomie? Dziękuję wam, pozwólcie złapać oddech staremu człowiekowi, a więc pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Hafiz bin Watat, jestem magiem, naukowcem i astrologiem, a ty jak się nazywasz? Nie zamierzam ci zdradzić swojego imienia. Możesz być na przykład jakimś zwariowanym zabójcą. Ale gbury, dobrze, szerokiej drogi. No i nara, tam będziesz dupę zawracał. Z braku kogoś lepszego. Nie, idziemy do góry. Mapę odkrywamy w całości, tak. Let's go. Powoli, bezstresowo, że tak powiem. Ale odkrywamy. Zobaczymy. Jestem ciekaw, co ten będzie miał chłop na kolejnych poziomach, bo on też ma tam jakieś czary swoje. A właśnie, może ja mogę, czekajcie. Może ja mogę jego czary też coś pozmieniać, czy nie? Nie. Nie, bo on ma chyba te cantripy, to są, o właśnie, takie jakieś rzeczy chyba. Mogę jedynie spróbować. Jakoś tak to się rozkminia. Dobra, idziemy. Oho, dobra, tu już sobie nie pójdziemy.
to lecimy tutaj i będziemy szli po prostu w poziomach. W sensie poziomo to odkrywali będziemy i tyle. Żeby mieć pewność po prostu, że nic nie przeoczymy. Jakiegoś jednego chłopka zbłąkanego, co za skałą będzie siedział albo coś, nie? No co jakiś czas trzeba robić save'a bez kitu, bo... Masakra, nie? Dostaniemy na łeb, to będzie problem. Oho! Jest, od razu znaleziona, proszę bardzo. Cyk, 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 dobra. Zapiszmy grę. I podchodzimy. Myślałem, że ty jedna widziałaś we mnie coś więcej niż tylko półorczą krew. Teraz wiem, że jesteś taka sama jak wszyscy. Może po prostu Sanjak był zbyt przystojny, byś mogła go zignorować. Ale już się nim zająłem. Na kogoś musiała spaść wina, by odwrócić uwagę od reszty. I Simon wybrał ciebie. Poza tym, z tego co widzę, udało ci się uciec. Nie ma powodu, by się teraz mścić. Jesteś ponadto. Małostkowy, zostawiliście, gdybym zdechł w Luskanie. Nie będzie przebaczenia. Stawaj do walki i giń. I znów nie dostrzegasz tego, co się wokół ciebie dzieje, Dornie. Powstańcie, moje dzieci, powstańcie i posilcie się żywymi. Nie gadaj, że ten... Siemano. Okej. Potrzebujecie moich usług? Khalid? Sługa natury jest gotów. Co? Tak. Ona też się boi. Nie. Nie, nie boisz się. Co jest? Czekaj. Puść pauzę. Jednak... Co ona zrobiła? Tylko dwóch mam do dyspozycji. Ole, hardcore. Zatruta broń. I ona jeszcze tylko. O kuźwa. A to jest co? Odporność na strach. Ej, nie, czekajcie. Tylko bo to jest na jedną osobę. Moment, czy nie? W promieniu 5 metrów. Dobra, zróbmy tak. Wczytaj grę. Jak ona tak chce się bawić. Szybki zapis. Ej, co jest? Gdzie są moje zapisy? Ty, coś się pierdzieli. Widzę z save'ami. Moment, seria. 30 dni, 6 godzin. 32 dni, 23 godziny. 33 dni. A ty z tym chłopem. Co tu jest grane, ty? No dobra. Spróbujmy bez, bo widzę, że chyba będę musiał coś od nowa zaczynać. Kontynuuj, znaczy się. Czym mogę pomóc? Co tu się odwala w tej grze? Czekajcie, zapisz grę. Nowy zapis, zróbmy w ogóle nowy zapis. Seria, zapisz to. Pokaż, czy jest. Jest, dobra. 33 dni, 19 godzin, ok. Powrót. I teraz tak. Sługa natury jest gotów. Ty? Aha. Czy ty? Ty masz ten zwój. Tutaj walnij. Dobra, jesteśmy odporni na strach. Potrzebujecie i teraz możemy podejść. Once again you fail to realize what's happening around you, dog. Rise up, my children. Rise up and feast upon the living. Dobra. Tak. Co teraz, cwaniaro? Dobra. What is it this time? Ty. Czarne tworzą przez działania chmurę świecących cząsteczek. Chociaż czekajcie. Zróbmy tak, ty sobie zatruj broń. Potrzebujecie moich usług? Ty go broń na razie. Co w mojej mocy? O wszechpotęgo i władzo? Ty w tym czasie może rzucisz tu blesa. Ty już możesz strzelać do niej, żeby jej przerwać zaklęcia. Może tym od razu, żeby poleciało. Wiem, dziękuję. Ty próbujesz zniknąć. A ty spróbuj może tego walnąć.
Czy możesz z daleka, pytanie? Możesz. Dobra. Ogarnięte. I walisz teraz na nią. Czego? Wszyscy w nią. Ty masz broń zatruta, tak? Już zniknęło? Tak, zniknęło. Więc ty walisz tego. Co? Tak. A ty się po prostu broń. Zrobię co w mojej mocy. Moje ostrze przyknięcie do właściwych rozmiarów. Dobra, jest blesik. Masz dla mnie zadanie? I strzelasz do nich. Czyli wasz, sługa wy wszyscy... natury jest gotów. Za poległy. Wszyscy strzelają? Tak, tylko ty bronisz. Ty w ogóle jesteś unieruchomiony. Czy wszyscy są nieruchomi? Spowolnienie ruchów, dobra. To tak, wasza czwórka... Tak, o wszechpotęgo i władzo. Aha, ten czar nie zadziałał. Muszę znaleźć jakąś pomoc. Coś stanęło. Jakaś pułapka wyszła z czarami, co jest grane? Dobra, to wy strzelajcie masz do niej. Masz dla mnie zadanie? I will listen for now. Czy ty na odległość możesz jej to pierdyknąć? Ja możesz. Szybnicy do właściwych rozmiarów. Nice, dobra. W czym z braku kogoś lepszego? Widzę, jak cierpisz, Kryl. Widzę, jak twoja dusza wbije się w otchłanie spośród tych, którzy mnie zdradzili z twojego bólu. Cieszę się najbardziej. Większość mężczyzn nie mówiłaby tak źle o zmarłej. Zakładam, że to taka metafora, co, Dornie? Czy naprawdę jesteś w stanie spojrzeć w otchłań? Może nie dosłownie, nie oczyma, ale mam dostęp do innych kanałów komunikacji. Ale wystarczy już o tym, przeszukajmy jej ciało. Dobra. Potrzebujecie moich usług? Z braku kogoś lepszego. Dalej. Ta wiadomość, daj mi przeczytać. Nareszcie, Simon, król łajdaków we własnej osobie. Prędko, Tanet, pospieszmy się. Nie martwicie to, że on wie, że nadciągamy? Może tylko czeka, aż wpadniesz w jego pułapkę? To nieistotne. Wydostanę się z każdej pułapki, jaką dla mnie przygotują i pokonam każdą przeszkodę, jaką powstają na mojej drodze. Wiem, że nie powinienem wierzyć słowom tych, którzy padli z mojej ręki, ale wyczułam, że mówili prawdę i to on wydawał im rozkazy. Simon musi umrzeć. Gdzie się podziała twoja ostrożność, Dornie? Idźmy naprzód, nie bając, zobaczymy się z Simonem. Skoro zaproponował Kryl, by do niego dołączyła, zapewne zdążył już sobie przygotować na spotkanie z tobą. Aha. Idźmy naprzód, niebawem zobaczymy się z Simonem. Dobra.